otrzeźwienie przyszło, kiedy te wyniki z roku na rok się nie zmieniały, wyniki sprzedażowe. I kiedy przyszedł właśnie przedsiębiorca, który powiedział mi, źle to robicie, źle to robisz. To w ogóle nie ma nic wspólnego z e-commerce'em. Dziewczyno, spróbuj pomyśleć o tym biznesie inaczej. Proces, strategia, a nie pakowanie paczek. Cześć, tu Damian Masel. W dniu dzisiejszym mam przyjemność porozmawiać z Anną Konopą, właścicielką firmy Setup.pl, która przyjechała do nas prosto z województwa dolnośląskiego, z Wrocławia. Witaj, Ania. Witam serdecznie. Ania, taka ciekawostka na wstępie. Rozmawiamy w Krakowie, mieszkasz we Wrocławiu, ale jesteś z Krakowa, zgadza się? Tak, to prawda. Urodziłam się w Krakowie, a od 7 lat mieszkam już we Wrocławiu, ale jestem urodzoną krakowianką. Powiedz proszę więcej naszym widzom, osobom, które nas oglądają, czym zajmujesz się na co dzień, co robisz biznesowo? Jestem właścicielką firmy Setup. Setup to organizacja, firma, która pomaga polskim przedsiębiorcom uruchomić ich biznes na rynkach zagranicznych. I naszą domeną są tak zwane kanały sprzedaży online, czyli użyję tutaj trochę może specjalistycznej nomenklatury. Naszą domeną są tak zwane marketplace'y. Przykładem marketplace'u na rynku polskim jest Allegro, a to, w czym my się specjalizujemy, to właśnie rynek zagraniczny, a więc Amazon, eBay, Bol holenderski, CD Discount Francja, Ricardo Szwajcaria. Takich marketplace'ów tylko w regionie Dach jest ponad 180, sensownych 40. My jesteśmy właśnie agencją, która posiada, rzekłabym, spektrum kompetencji, które umożliwiają polskim przedsiębiorcom właśnie uruchomić czy przeskalować ten biznes z rynku polskiego na inne rynki zagraniczne. Czyli jeśli jestem przedsiębiorcą, który ma produkt, usługę, jestem, nie wiem, producentem, dystrybutorem, to wy pomagacie jakby sprzedawać, promować ten mój produkt za granicą na tamtych rynkach, tak? Prawie dobrze. Usługi nie są jakby naszym produktem zbywalnym. My koncentrujemy się właśnie na produkcie fizycznym i współpracujemy z dystrybutorami, czyli z firmami, które posiadają w swojej sprzedaży, w swojej sieci dystrybucji jakiś ciekawy produkt, bądź z producentami, którzy wytwarzają ten produkt i sprzedają go na przykład w kanałach B2B. Mogą sprzedawać na Europę, mogą sprzedawać lokalnie na rynku polskim, mogą sprzedawać na całym świecie, ale ci wytwórcy czy dystrybutorzy nie mają możliwości, czy nie mają zasięgu właśnie tego międzynarodowego i my możemy pomóc właśnie w rozwinięciu tej sprzedaży na rynkach zagranicznych. No właśnie, bo wy nie tylko pomagacie wprowadzać, tylko jakby też sami za waszym pośrednictwem firmy sprzedają to już, tak? Tak, jesteśmy grupą praktyków biznesu, tak się pozycjonujemy, dlatego że oprócz tego, że posiadamy te kompetencje, nazwałabym je teoretyczne, że posiadamy wiedzę taką ekspercką, którą proponujemy naszym klientom na naszym serwisie newsowym e-commercenews.pl. Oprócz tego właśnie jesteśmy praktykami biznesu, to znaczy, że sami jesteśmy sprzedawcami. Ja sama jestem przedsiębiorcą, sprzedawcą, który przez wiele lat właśnie w branży e-commerce realizuje cele biznesowe. I myślę, że to jest nasz największy atut, że rozmawiając z innym właścicielem biznesu, on docenia tą praktyczność naszego postrzegania tej rzeczywistości e-commerce'owej, bo my nie tylko wiemy, jakie są trendy albo jakie trendy będą owocowały w najbliższych latach. My przerabialiśmy masę różnych problemów, masę różnych właśnie case'ów, które związane są ze sprzedażą na rynkach zagranicznych. Wy tak samo sprzedajecie swoje produkty, tak? Tak. Tak, ja oprócz tego, że jestem właścicielem firmy Setup, jestem właśnie takim typowym przedsiębiorcą, sprzedawcą, który właśnie sprzedaje różne produkty na rynkach zagranicznych w Europie. Jakie to są produkty? Słuchaj, te produkty związane są z różnymi branżami. W chwili obecnej jest to naszą domeną, jest branża motoryzacyjna, branża pneumatyczna, branża dziecięca, ale również w ofercie naszej znajdziesz pojemniki na żywność, na różne artykuły, na przykład z branży budowlanej. Więc jakby spektrum branż jest dosyć szerokie,
bo właśnie to doświadczenie moje jako sprzedawcy utwierdza mnie w tym przekonaniu, że żeby odnosić sukces w e-commerce, musisz być sprzedawcą właśnie wielobranżowym, musisz być sprzedawcą wielokanałowym, bo klienci w internecie to różne potrzeby, szukają bardzo różnych produktów. Więc jeżeli trafią do Ciebie szukając produktu A, a później okaże się, że Ty również w swojej ofercie masz produkt uzupełniający bądź zupełnie inny produkt z innej kategorii, zwiększasz prawdopodobieństwo, że ten klient po prostu do Ciebie powróci. Rotacja czy konwersja takiego klienta jest dużo wyższa. Mam tu przygotowanych takich trochę cyfr, o których sobie też rozmawialiśmy. Za poprzedni rok, przez Wasze jakby działania sprzedażowe właśnie w tych kanałach e-commerce'owych, wygenerowaliście dla swoich klientów dodatkowy przychód w wysokości 17 milionów złotych, z czego jeden z takich dużych podmiotów to było 12,5 miliona wygenerowane sprzedaży właśnie tymi kanałami zagranicznymi. Zgadza się to? Tak, to prawda. Wszystko prawda. Są to obroty, które zespół Setup wygenerował właśnie w ostatnim minionym roku u jednego z klientów. A tylko 8 klientów Setup w minionym roku, w 2020, wygenerowało 100 milionów złotych przychodu. Jak różni się obsługa takiego dużego podmiotu i takich mniejszych klientów? Bo wiem, że takich też macie w swoim portfolio. Oczywiście, współpracujemy z różnymi klientami, a więc przede wszystkim, tak jak już wspomniałam, z dystrybutorami bądź z producentami. Bardzo często są to klienci, którzy nigdy wcześniej, do tej pory właśnie nie realizowali sprzedaży w tak zwanych kanałach B2C. Przykładem takiego producenta jest nasz polski producent, firma Tega Baby, który wytwarza właśnie akcesoria dziecięce. My rozwijamy ich biznes. Są wśród naszych klientów również firmy, które zupełnie zaczynają swoją przygodę z e-commerce'em czy ze sprzedażą właśnie online'ową i nie mieli też doświadczeń na przykład w sprzedaży B2B. Są to zupełnie początkujący przedsiębiorcy i takim przedsiębiorcom proponujemy po pierwsze konsultacje z nami, po drugie proponujemy, aby edukowali się też przez nasz serwis newsowy e-commercenews.pl. Jest to serwis newsowy, który dotyczy właśnie różnych aspektów związanych ze sprzedażą na rynkach zagranicznych. Dodam też, bo myślę, że warto o tym wspomnieć, e-commercenews.pl został wpisany na listę serwisów newsowych Amazona. I wracając do meritum tych klientów zupełnie początkowych, właśnie kierujemy do naszego serwisu, proponujemy im jakiś pakiet szkoleń, bo ci klienci zazwyczaj nie chcą się z nami wiązać od samego początku na zasadzie współpracy agencyjnej, bo oczywiście są to jakieś koszty, jest to pewien poziom inwestycji, dlatego e-commerce news, szkolenia, albo w tym roku wydamy nasze pierwsze szkolenie pudełkowe. Właśnie po to, żeby dać propozycję tym klientom zupełnie startującym, którzy chcą się przekonać, czy ten e-commerce rzeczywiście da im możliwość zbudowania biznesu, albo dla klientów, którzy musieli ze względu na pandemię przebranżowić się i stworzyć jakiś nowy właśnie model biznesowy. Trzecią kategorią klientów to są firmy, które już funkcjonują w sprzedaży e-commerce'owej, osiągają niekiedy naprawdę imponujące wyniki. Jeden z przykładów takiego klienta jest firma z branży meblowej, z którą współpracujemy i to jest klient, który realizuje obroty na poziomie 300 milionów rocznie właśnie w e-commerce, właśnie na marketplace'ach. Dotarł do nas, bo Setup oprócz tego, że posiada te kompetencje rozwoju, skalowania biznesu, sprzedaży czy tworzenia marketingu, który realizuje sprzedaż tą online'ową. Setup posiada również technologię. Nie jesteśmy wytwórcą tej technologii, jesteśmy jej dystrybutorem, exclusive partnerem, jeśli chodzi o rynek polski, ale ta technologia właśnie przyprowadza nam bardzo ciekawych klientów, od których ja jako sprzedawca też mogę się wiele nauczyć. Powiedz w ogóle, jak to się zaczęło? Skąd się to w ogóle wziął taki pomysł na tego typu biznes? Jak się stało, że się tego też nauczyłaś w tym swoim pierwszym biznesie? Jakby powiedz, co to było? Ja jako mieszkanka Krakowa w pewnym momencie musiałam wyjechać z Krakowa. Zostawiłam swoje
dotychczasowe zajęcia, swoją branżę technologiczną. I z racji tego, że zawsze gdzieś tam we mnie drzmała taka nutka przedsiębiorcy, to zawsze było moje marzenie, że chciałam być po prostu niezależnym przedsiębiorcą, chciałam prowadzić swoją firmę. Więc nadarzyła się świetna okazja. Zrywając właśnie tutaj te relacje biznesowe, stwierdziłam, że muszę się rozglądać za jakimś pomysłem nowym na życie, na biznes. I ten początek związany był z historią rodzinną. Mój teściu prowadził biznes, właśnie sprzedażowy biznes na rynku polskim. Sprzedawał jakieś produkty. Dla mnie te produkty na początku były magią, można powiedzieć. Natomiast okazały się dla mnie świetnym punktem zahaczenia do tego, żeby rozwinąć sprzedaż dalej. I zachęciłam również do tego i zaangażowałam w ten projekt mojego męża oczywiście i zaproponowałam: słuchajcie, ty tutaj, tato, sprzedajesz produkty na rynku polskim, my zrobimy sprzedaż, dystrybucję tych produktów na rynkach zagranicznych, spróbujemy. No i właśnie tak się zaczęło. Co to były za produkty? Słuchaj, to była branża właśnie motoryzacyjna, branża pneumatyczna, więc... Typowo damska. Typowo damska branża rzeczywiście, która była bliska mnie i mojemu otoczeniu. I właśnie ja też zachęcam teraz, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy rozglądają się z jakimś produktem, poszukajcie tych produktów w swoim najbliższym otoczeniu, dostawcy, właśnie może jakieś relacje rodzinne, może jakieś relacje partnerskie. I wtedy postanowiliśmy wspólnie z małżonkiem, że będziemy sprzedawać te produkty, właśnie branża motoryzacja, pneumatyka, na rynki zagraniczne. Skoro jest tutaj już sprzedaż realizowana w Polsce, my spróbujemy rozwinąć ten kanał dystrybucji właśnie poza granicą Polski. Zaczęliśmy od rynku niemieckiego. Jakie były dalsze kroki? Bo wprowadzenie tego produktu to jest, myślę, też ważne i istotne z punktu widzenia współpracy pewnie z waszą firmą, że sama to robiłaś. Od początku znasz każdy najdrobniejszy element tego. Natomiast jesteś już w Niemczech, tak? Sprzedajesz na Niemcy. Co było dalej? Kolejne kroki to właśnie rozwój sprzedaży na rynkach, które były bliskie rynkowi niemieckiemu. Wykorzystanie tych kanałów online'owych. Zaczęliśmy budowanie sprzedaży od marketplace'u, jakim był eBay. Później zdecydowaliśmy się na rozwój sprzedaży na Amazonie. Wtedy już wiedziałam, intuicyjnie wiedziałam, że jeżeli jesteśmy w e-commerce, musimy wykorzystać potencjał sprzedaży online'owej, a więc musimy być na wielu rynkach, musimy sprzedawać w wielu kanałach, mając właśnie niszowy produkt. I doświadczenie nasze zaowocowało tym, że zaczęli się do nas zgłaszać inni przedsiębiorcy, którzy również chcieli sprzedawać na rynkach zagranicznych i dopytywali nas: słuchajcie, jak wy radzicie sobie właśnie ze sprzedażą na tych rynkach? Moglibyście nam pomóc, bo mamy jakieś wezwania od konkurencji dotyczące naszych aukcji, reklamacje dotyczące naszego produktu. I wtedy pomyślałam, że jest to dobry moment, żeby rozwinąć dodatkową działalność, żeby rozwinąć właśnie taką działalność doradczą, konsultingową. A taką kropką nad i był moment, kiedy partner przyprowadził mi pierwszego klienta. Tym pierwszym klientem firmy była firma Duka, salony wyposażenia wnętrz. Znana firma, myślę, w Polsce. Większość osób zna. Tak, znana firma. Dla nas to była duża nobilitacja i duże wyzwanie. Zrealizowaliśmy oczywiście jakiś mniejszy zakres usług, ale to był kontrakt, który realizowaliśmy przez dłuższy okres czasu i ten kontrakt pociągnął za sobą kolejnych klientów z branż pokrewnych, którzy właśnie chcieli z nami współpracować. Zespół, wtedy mały zespół, był bardzo niezadowolony właśnie z tych moich decyzji, z tego pomysłu, że dlaczego my się angażujemy w jakieś sprawy doradcze, konsultingowe. I rzeczywiście początek był ciężki, bo oprócz tego, że sami żeśmy koncentrowali się na sprzedaży, zaczęliśmy też koncentrować się na sprzedaży naszych klientów, partnerów. Przyszedł kolejny klient, który zaproponował nam: słuchajcie, weźcie moje produkty, macie już stworzony kanał, ja chciałbym rozpocząć przygodę właśnie z e-commerce'em, nie wiem jak to zrobić, może spróbujcie. Podzielimy się marżą, ustalimy zasady współpracy. I tak też się działo właśnie. Przychodzili kolejni klienci, których wpuszczaliśmy w naszą dystrybucję. I ta perspektywa właśnie z jednej strony uciążliwa dla zespołu, z drugiej strony zaowocowała
naszym rozwojem, bo jako sprzedawca mieliśmy wyjątkową sytuację, wyjątkową możliwość wejścia w buty innych klientów. Ta perspektywa nasza jako sprzedawcy wtedy się zaczęła zmieniać. Ja wtedy zrozumiałam, że e-commerce to nie jest tylko pakowanie paczek, że e-commerce to są procesy, to jest strategia, e-commerce to jest rozwój taki długofalowy. Ktoś się pojawił na mojej drodze, również przedsiębiorca związany z branżą e-commerce, który pokazał mi, że można ten biznes przeskalować, można skoncentrować się na wynikach długofalowych i właśnie, że należy budować w organizacji procesy. Ja do tamtej pory myślałam, że jeżeli jestem zajęta, zapracowana 24 godziny na dobę, to znaczy, że tworzę wartość, tworzę biznes, prawda? To był kluczowy moment zmiany myślenia i dzielę się teraz tym doświadczeniem. Właśnie ja jako przedsiębiorca dzielę się tym doświadczeniem z innymi i opowiadam im swoją historię, że ja intuicyjnie rozwijałam e-commerce poprzez tak zwaną strategię multichannel, czyli wchodziłam na kolejne rynki, na kolejne kanały, eBay, Amazon, Rakuten. Tych kanałów w pewnym momencie było 6, ale okazało się, że mamy problem z zarządzaniem, efektywnym zarządzaniem tak wielu kanałów na tak wielu rynkach. I właśnie jako przedsiębiorca zaczęłam się koncentrować na obsłudze, na gaszeniu pożarów, na logistyce, czy paczka dotarła, czy nie dotarła, reklamacja wróciła, co się stało, gdzie jest paczka, skupiła się i wtedy wydawało mi się, że to jest biznes. Natomiast otrzeźwienie przyszło, kiedy te wyniki z roku na rok się nie zmieniały, wyniki sprzedażowe. I kiedy przyszedł właśnie przedsiębiorca, który powiedział mi, źle to robicie, źle to robisz. To w ogóle nie ma nic wspólnego z e-commerce'em. Dziewczyno, spróbuj pomyśleć o tym biznesie inaczej. Proces, strategia, a nie pakowanie paczek. No i z twojego doświadczenia, gdzie przeszłaś to, tak? Sama byłaś w tym miejscu, nastąpiła ta zmiana. Co byś doradziła takiej osobie, która startuje w takim biznesie? Albo czego powinna unikać? Powinna unikać na pewno złych doradców. Powinna poszukać na rynku informacji na temat możliwości, jakie daje e-commerce, strategii, jakie są realizowane poprzez e-commerce. Powinna sięgnąć po doświadczenie ludzi z branży, którzy właśnie odnieśli sukces. No, dla mnie nie ma lepszej nauki, jak pójść porozmawiać z przedsiębiorcą, który realizuje sprzedaż na wyższym poziomie niż ten, który ja obecnie realizuję. To jest moja droga, tak rozwijam swoją sprzedaż i taką drogę proponuję przedsiębiorcom, którzy z nami współpracują. I na pewno proponuję, aby szukali sposobów, które skrócą ich proces nauki. Bo ja dochodziłam do pewnych wniosków przez wiele, wiele lat. Teraz to moje doświadczenie może spowodować, że przedsiębiorca skróci przynajmniej o kilka lat ten proces nauki, bo my możemy zaproponować mu rozwiązania, które przez te lata testowaliśmy. Co w dniu dzisiejszym, jakie są takie największe wartości, które wy temu klientowi po prostu tam dowozicie, proponujecie? Co się po prostu dzieje w momencie, kiedy wy wejdziecie do danej firmy z waszymi rozwiązaniami? Naszą największą wartością jest to, co powiedziałam już. Jesteśmy praktykami biznesu, to po pierwsze. A po drugie, jesteśmy orędownikiem strategii omnichannel. I to jest nasza domena, to jest strategia, w którą wierzymy. To nie jest teoria, to są właśnie lata praktyki. Tak jak wspomniałam, przez wiele lat realizowałam sprzedaż na zasadzie multichannelu. Przyszło zrozumienie, że te wszystkie procesy, aby łatwo nimi zarządzać, aby nie zabierały czasu w twoim biznesie, należy centralizować. Należy zarządzać je właśnie z jednego miejsca, należy je zoptymalizować, a ty, przedsiębiorco, zajmij się produktem, ty zajmij się ekspozycją produktu, zajmij się nowymi rynkami albo pozyskaniem nowych produktów do swojej oferty sprzedażowej. Strategia omnichannel pozwoli ci właśnie zoptymalizować cały proces sprzedaży na rynkach zagranicznych. Powiedz więcej. Co to właśnie jest ten omnichannel, co to jest ta strategia na omnichannel, bo pewnie niektóre osoby rozumieją, niektóre osoby chciałyby tak jakby tak bardziej poczuć,
co to może być dla biznesu? Cieszę się, że o to pytasz, Damian. To jest właśnie ten nasz konik i ja bardzo chętnie zawsze o tym opowiadam na jakichś swoich prezentacjach czy w takiej komunikacji codziennej z klientami. Strategia Omnichannel jest to strategia, która zwiększa bezpieczeństwo Twojego biznesu, która dywersyfikuje Twój biznes i już tłumaczę w jakich zakresach. I jeszcze trzecia rzecz, którą realizuje strategia, buduje Twoją niezależność. Strategia Omnichannel albo przedsiębiorca omnichannelowy to jest taki, który inwestuje w tworzenie kanałów sprzedaży, wielu kanałów, a więc jeśli e-commerce online to marketplace'y, jeśli e-commerce online to sklepy internetowe, które oczywiście można stawiać na wielu rynkach, na tych rynkach sprzedaży, na których funkcjonujesz. Więc pierwsza rzecz to kanały sprzedaży. Być sprzedawcą omnichannel to znaczy również realizować tak zwaną strategię marki własnej. Nazywamy ją inaczej private label. A więc jeżeli sprzedajesz jakieś produkty w dotychczasowych kanałach, to namawiamy przedsiębiorców do tego, aby w pewnym momencie podjęli decyzję biznesową i zaczęli tworzyć marki własne, bo marki własne dają Ci większą konkurencyjność, większą niezależność właśnie w sprzedaży na tych wspomnianych wcześniej kanałach. Więc kanały sprzedaży, marka własna, trzeci element tej strategii Omnichannel to jest dywersyfikacja kanału logistycznego, a więc sprzedawca omnichannelowy myśli właśnie wielowymiarowo. Nie koncentruje się na współpracy z jednym dostawcą logistycznym, bo logistyka jest jakby bardzo ważnym elementem właśnie sprzedaży e-commerce'owej i musisz mieć alternatywę, bo jest pandemia, bo są święta, są piki sprzedażowe i jeden kurier funkcjonuje lepiej, drugi gorzej. Ty musisz mieć po prostu alternatywę, która jest tak włączona, a nie po prostu w momencie, kiedy zaczyna się pojawiać problem, to ty gasisz pożary i szukasz opcji, więc sprzedawca omnichannelowy dywersyfikuje swoje bezpieczeństwo logistyczne. Dalej jest to sprzedawca, który inwestuje właśnie w technologię. Inwestuje w technologię, która optymalizuje te procesy, która je centralizuje, a więc zamiast zarządzać 5 kanałami, każdym osobno, zamiast zatrudniać 3-5 specjalistów, ty możesz zoptymalizować koszty, zatrudnić jednego specjalistę, który będzie obsługiwał kilka rynków, bo będzie miał technologię, która właśnie optymalizuje te wszystkie procesy. Sprzedawca omnichannelowy to również sprzedawca, który dba o fundament prawny, a więc jest świadomy tego, że wchodzę na nowy rynek, to muszę się zastanowić nad naturą mojego produktu, muszę się zastanowić nad tym, czy aby nie ma jakichś ograniczeń związanych z wejściem na te rynki zagraniczne. No i na końcu ostatnia rzecz, sprzedawca omnichannelowy to tak zwany sprzedawca poszukujący. Ja go tak określam, to jest sprzedawca, który właśnie poprzez tą swoją organizację omnichannelową ma czas na to, żeby poszukiwać rozwiązań, poszukiwać technologii, ludzi, nowych kompetencji, a nie koncentrować się na, tak już wiele razy wspomniałam, na obsłudze klienta i na gaszeniu pożarów. Mówisz dużo o tych nowoczesnych rozwiązaniach, procesach, technologii. Co to jest za technologia? Czym jest dla Ciebie właśnie ta technologia z wykorzystaniem właśnie tych kanałów? Dobrze, że o to pytasz, bo rzeczywiście ta strategia Omnichannel, o której tu dyskutujemy, związana jest mocno z technologią. My jesteśmy związani z producentem technologii do sprzedaży na rynkach zagranicznych. Nazywa się Plenty Markets. Jest to technologia natywnie niemiecka, która daje przedsiębiorcy możliwość budowania tego biznesu właśnie na wielu rynkach. Centralizuje procesy właśnie związane z rynkami, z kanałami sprzedaży, z magazynem, zarządzanie stanami magazynowymi, zarządzanie logistyką. To w końcu technologia, która też dba o Twoje bezpieczeństwo podatkowe. My związaliśmy się z technologią Plenty Markets, oceniliśmy ją, biorąc pod uwagę spektrum innych technologii z rynku europejskiego, że jest to technologia, która już jest na rynku ponad 10 lat. Tworzy ją ponad 160 programistów. Jest to spółka akcyjna, która realizuje obroty w minionym roku, to jest 7,5 miliarda euro. To jest technologia, która obsługuje ponad 80 milionów zamówień. Także jest to technologia stabilna,
Jest to technologia, która nie jest na rynku od dzisiaj i jest technologią, która obsługuje właśnie sprzedaż międzynarodową, zagraniczną. I to jest klucz oczywiście dla przedsiębiorcy, który chce rozwijać się właśnie na tych rynkach zagranicznych. W tym momencie jesteście już, można powiedzieć, na dalekiej gdzieś tam drodze, tak? Patrząc od samego początku do momentu, kiedy jesteście dzisiaj. Jakie były jeszcze takie wyzwania na tej drodze właśnie biznesowej, które mogą być też ograniczeniami dla innych osób, tak? Które są w jakimś momencie, być może tkwią w nim, być może to będzie takim dla nich wartością? Na pewno bariery związane z zagadnieniami prawnymi. To jest duże wyzwanie dla przedsiębiorców i nie można tego bagatelizować. Właśnie jeżeli wchodzę na rynek zagraniczny, muszę zastanowić się, czy ten produkt aby na pewno jest właściwy, czy ja na pewno mogę go swobodnie sprzedawać na tych rynkach Europy. I to było też moje doświadczenie. Mieliśmy takie doświadczenie z jednym z klientów, gdzie mieliśmy sprawę patentową, bo wprowadziliśmy na rynek niemiecki produkt, który okazało się, że konkurencja po prostu miała zastrzeżony pewien wzór tego produktu i dostawca z Chin nie poinformował nas o tym, że właśnie jest zakaz konkurencji na rynku niemieckim. No i to była duża lekcja i takie doświadczenie przykre, ale udało nam się oczywiście wybrnąć z całej sytuacji. I to jest taka bariera właśnie, przed którą przestrzegam przedsiębiorców, że te kwestie prawne wielu przedsiębiorców bagatelizuje. Absolutnie nie można tego bagatelizować. W jaki sposób właśnie wy komunikujecie się, w jaki sposób promujecie swój biznes, w jaki sposób pozyskujecie tych klientów do swojego biznesu, który no nie jest taką usługą popularną bardzo jednak? Ważne sprawy tutaj poruszasz. Kanały komunikacji właśnie setupa z otoczeniem biznesowym. Ja czerpię siłę z otoczenia, czerpię siłę z mojej konkurencji, partnerów, właśnie z klientów. I te kanały komunikacji setupa to są kanały, które przynoszą nam klientów i które też powodują, że my tworzymy wokół swojej organizacji tak zwany networking biznesowy. W roku 2019 zorganizowaliśmy naszą pierwszą konferencję dotyczącą właśnie omnichannelu. Konferencja nazywa się Be Omni, bądź sprzedawcą omnichannelowym. Odbyła się właśnie tutaj w Krakowie. Kolejnym kanałem setupu są webinary, które organizujemy cyklicznie. Wykorzystujemy właśnie ten moment, że teraz wzrosło znaczenie kanałów tych online'owych. Raz w tygodniu, w czwartek o 11 organizujemy webinary, na które zapraszamy partnerów z całej Europy. Występują u nas EMAG rumuński, eBay, występuje Real Niemcy, występują eksperci właśnie prawni, eksperci podatkowi, czyli ludzie tworzący biznes e-commerce'owy w Europie. Kolejny kanał komunikacji to e-commerce.news.pl. Wspomniałam już o tym serwisie newsowym, a więc pigułka wiedzy na temat sprzedaży zagranicznej. Ostatnim kluczowym kanałem komunikacji setupu jest kanał partnerski. I tu są firmy, z którymi współpracujemy właśnie w zakresie logistyki. Mamy partnerów właśnie w zakresie tego networkingu e-commerce'owego polskiego. Współpracujemy na przykład z e-izbą, naszą tutaj właśnie polską. I współpracujemy na przykład również z BNI-em. Jest to kanał bardzo kluczowy dla mnie, bo setup nie posiada handlowców, my nie posiadamy struktury sprzedażowej, nie pozyskujemy klientów poprzez kanał właśnie handlowy. Ja pozyskuję klientów poprzez kanał partnerski. Jak właśnie trafiłaś do BNI i w ogóle co sprawiło, że się zdecydowałaś na współpracę z innymi przedsiębiorcami w takiej formie? Zdecydowało to, że ja wierzę w współpracę. Wierzę w pracę zespołową, wierzę właśnie w pracę partnerską i trafiłam do BNI-a oczywiście przez rekomendację. Jeszcze wtedy może nie do końca świadoma. Prawie mnie zaskoczyłeś. Zaprosił mnie ktoś na spotkanie. Mówi, słuchaj, przyjdź, organizujemy takie spotkanie biznesowe we Wrocławiu. Zobaczysz, co się tam dzieje, zobaczysz, jacy są przedsiębiorcy, ocenisz, czy to są warunki dla Ciebie interesujące z punktu widzenia biznesu, który prowadzisz. I tak się stało, po prostu poszłam na pierwsze spotkanie i to zaowocowało moim członkostwem. Jestem w BNI już ponad rok czasu, jestem członkiem grupy BNI West. No i powiedz z perspektywy tego roku i tak samo pewnie planów, które masz, co jest dla Ciebie takie jakby najważniejsze właśnie w takiej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, których też masz wokół siebie w BNI?
Co jest najważniejsze? Najważniejsze są dla mnie ta wartość taka powracająca. Takie organizacje networkingowe powodują, że tworzy się właśnie też taki pewnego rodzaju ekosystem biznesowy. Tworzą się takie relacje między grupą przedsiębiorców, którzy są powiedzmy takimi usługami komplementarnymi dla moich usług, które ja realizuję jako setup. I oni bardzo często uzupełniają moją ofertę, bo ja jako setup posiadam kompetencje, żeby uruchomić sprzedaż, ale nie jestem na przykład firmą księgową. Potrzebuję dla moich klientów realizację właśnie takich usług księgowych, bo oni się rozwijają, wchodzą na rynki zagraniczne, ktoś musi im zarejestrować VAT-y, rozliczyć. I właśnie B&I może być taką jedną z opcji pozyskania takich partnerów, którzy uzupełniają moją ofertę biznesową. No i B&I przyprowadza po prostu klientów i to jest dla mnie chyba najcenniejsze w B&I-u, klientów takich powracających, czyli taka wartość powracająca to jest dla mnie największa wartość B&I-a. Jakie najciekawsze rekomendacje otrzymałaś w B&I? Jedną z ciekawszych rekomendacji, jakie otrzymałam, jest klient, którego sprzedaż właśnie rozwijamy na rynkach zagranicznych. I po pierwsze jest to klient, który jest ze mną właśnie od tego momentu, kiedy ktoś mi go przeprowadził. On już współpracuje ze mną prawie 2 lata. I ciekawe jest to, że po prostu przyszedł z produktem kolejnym, który był dla mnie niezrozumiały. I właśnie w ostatnim okresie wyjaśnił mi. I byłam bardzo zaskoczona, że plastikowe podkładki pod krzesła, pod stoły robią po prostu taką furorę właśnie w e-commerce, że takie po prostu produkty, które wydawałoby się, no, są mało znaczące z mojego punktu widzenia, mogą tworzyć taką wartość biznesową. Ten klient sprzedaje tych podkładek pod krzesła, pod różne inne meble na poziomie 200 tysięcy euro miesięcznie, już w tym momencie. Inną ciekawą rekomendacją, którą pozyskałam w B&I-u, jest rekomendacja partnera handlowego, z którym realizujemy wspólnie projekt. Jest to niezależna firma, nie jest związana właśnie z tą działalnością setupu, ani tej mojej sprzedaży. Jest to firma krakowska, w której jestem udziałowcem i B&I pozwolił mi pozyskać innego przedsiębiorcę, z którym porozumieliśmy się i wspólnie, wykorzystując właśnie zasoby z jednej i z drugiej organizacji, wspólnie po prostu realizujemy sprzedaż na polskim rynku i mamy dalsze plany rozwoju sprzedaży na rynku zagranicznym, więc B&I przyniósł mi dźwignię kolejną do budowania właśnie mojego innego biznesu. Jak byłaś pierwszy raz na spotkaniu grupy B&I, to od razu stwierdziłaś, tak, to jest miejsce dla mnie, czy miałaś jakieś obiekcje przed dołączeniem właśnie do grupy? Oczywiście, że miałam obiekcje i myślę, że spotyka się z nimi właśnie każdy potencjalny nowy członek, bo zawsze taki networking, gdzie wszyscy nastawieni są na wykorzystanie możliwości właśnie innego przedsiębiorcy, budzi taki jakiś niepokój, że ta grupa przytłacza, że ten networking jest właśnie gdzieś tam zorientowany tylko i wyłącznie na osiągnięcie jakichś celów. I bałam się tego, że ta struktura mnie pokona właśnie, że jest zbyt skostniała, że są pewne ramy organizacyjne, spotkania. Raz w tygodniu musimy być, nie możemy się spóźniać, mamy jakieś tam ograniczenia dotyczące ilości nieobecności. No to wszystko wydawało mi się takie nie do końca naturalne i teraz oceniam, że bez tej dyscypliny, bez tych struktur, bez tej organizacji, no to przedsięwzięcie by się nie powiodło, bo spotykać się możemy przy każdej różnej innej okazji, natomiast jeżeli mamy strukturę, to wtedy rzeczywiście możemy łatwiej w jakimś określonym, skróconym czasie osiągnąć swoje cele biznesowe. Zorientowałam się szybko, że też na mój sukces pracuje grupa, że moim celem jest przedstawienie się grupie, moim celem jest dać im się poznać po to, żeby oni orędowali też w moim imieniu. I ja robię też dokładnie to samo przy okazji moich spotkań z innymi przedsiębiorcami. I komu poleciłabyś działanie w takiej organizacji? Poleciłabym każdemu przedsiębiorcy, który chce rozwinąć sieć,
swoich kontaktów, który chce rozwinąć strukturę sprzedażową swojej firmy, który szuka w ogóle drogi na rozwój swojej organizacji, bo B&I może dostarczyć wartość, może zwiększyć sprzedaż, ale B&I też może ustrukturyzować Twoją organizację i postawić ją na właściwy tor. Możesz też dzięki temu networkingowi świadomie określać swoje cele i swój plan właśnie związany z rozwojem biznesu, bo spotykasz innych przedsiębiorców, którzy uświadamiają Ci też na temat Twojej wartości i natomiast Twoich deficytów. Ano, nie ma nic lepszego jak właśnie grupa innych przedsiębiorców, którzy powiedzą, słuchaj, może byś to zrobiła inaczej, może byś pomyślała o takich kierunkach, mamy możliwości rozwoju na takich rynkach, mamy takie i takie kompetencje, nie musisz jakby samodzielnie pracować na te wszystkie kompetencje, możesz skorzystać właśnie tutaj z tej grupy i po prostu B&I może zmienić Twoją perspektywę i na pewno perspektywę biznesu, który tworzysz. Jakie są dalsze kroki dla Setupa? Ten rok to cel, aby Setup.pl stał się organizacją Setup.global. Będą to zmiany stricte wizerunkowe, ale również takie zmiany strategiczne. W nasze cele biznesowe mamy wpisane przede wszystkim rozwój sprzedaży i pracę z tak zwanymi aktywnymi firmami, czyli przedsiębiorcami, którzy już realizują jakąś sprzedaż na jednym rynku i chcą dalej rozwijać tę sprzedaż na inne rynki. Setup ma stać się właśnie agencją Setup Global. Dalej będziemy realizować strategię omnichannel. Ania, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Przybliżyłaś, myślę, że w dość dużych detalach, w jaki sposób właśnie działają te kanały omnichannel, co to jest Plenty Markets, w jaki sposób Wy też pomagacie, tak mówiąc już po prostu, po ludzku, sprzedawać polskim firmom za granicą, w Niemczech czy w innych tak samo krajach. Więc dzięki bardzo za podzielenie się swoją wiedzą. No i do zobaczenia kolejnym razem we Wrocławiu bądź w Krakowie. Damian, również bardzo dziękuję. Miło było Cię znowu spotkać. Cieszę się, że zostałam zaproszona do tego projektu, że mogłam opowiedzieć o swoim biznesie. Dzięki bardzo. A naszych dzisiejszych widzów zachęcam do zadawania pytań Ani w komentarzu. Więc jeśli macie jakieś pytania o e-commerce, o sprzedaż zagraniczną, można je wpisywać w komentarzach i będziemy starali się na nie jak najszybciej odpowiadać i zdradzać tajniki sprzedaży zagranicznej. Dzięki, Ania. Dziękuję bardzo.